widziały Pana, moje oczy widziały Króla, baranka na swym tronie, co rządzi na wieki. Na swym tronie, co rządzi na wieki.
Potrzebujemy wejść mocno w miejsce fanatyków. Fanatyków, powiedz, że będziesz zawsze rzucał ogień. Gdziekolwiek postawisz swoje nogi, gdziekolwiek położysz swoje ręce, nie będziesz ludzi intelektualnie przekonywał. Potrzebujemy mocy, wiary w to, że Jezus jest w tobie i może czynić wielkie rzeczy przez ciebie. Nie ograniczaj Boga. Nie ograniczaj Boga. Bóg chce dzisiaj pomóc nam wszystkim wierzyć w cuda, w znaki i cuda, w znaki i cuda. On chce pomóc tobie wierzyć w znaki i cuda, a ty potem będziesz pomagał ludziom na ulicach wierzyć w znaki i cuda. My nie jesteśmy intelektualnym ruchem. Nie jesteśmy intelektualnym ruchem. Podnieś głos, módl się innymi językami. To nie jest koniec uwielbienia, to jest początek. To nie jest koniec, to jest początek. To jest początek, to jest początek. Bóg nikogo do służby nie posyła gołego. On nikogo nie posyła gołego. Podnieś ręce, podnieś głos, podnieś ręce, podnieś głos. O rabasa kolorowoso, Artur graj. Módl się innymi językami. Bóg ci dał talenty, abyś uwielbiała Jego. Szakarama sakolo. Podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos. Przeklinam śmierć, przeklinam puste, nic nieznaczące informacje. Przeklinam to, szakoloboso. Ja mówię ruch z nieba, ruch z nieba. Przeklinam psychologię. Yeah.
miejsca wiary i z miejsca determinacji, z miejsca tego, że dotykasz Jego szaty, powiedz, co chcesz, aby Ci uczynił Pan, i uwierz w to, co chcesz, aby Ci uczynił Bóg. Z miejsca wiary, determinacji, tego, że zamierzasz iść, że nie zamierzasz tylko dzisiaj wziąć, wyjść i zapomnieć. Bo za tydzień Cię zapytam, co zrobiłeś z dzisiejszym namaszczeniem? Co zrobiłeś z dzisiejszym namaszczeniem? Co zrobiłeś z dzisiejszym namaszczeniem? Wasze życie. Postawił go na skalę. Dał Ci męża, dał Ci żonę, dał Ci biznes, dał Ci pieniądze. I co dalej? Jezus, żeby mieć dobre wakacje? Jezus, żeby mieć dobre ubrania? Jesteśmy głosem przebudzenia. Jesteśmy apostolskim ruchem. Ludzie mają wiedzieć i mówić. Dziwni są. Nie lubię ich. Ale wiem, że Bóg jest z nimi. Ale wiem, że Bóg jest z nimi. Idę tam, bo tam jest Bóg. Tam nie jest tylko informacja. Tam jest moc. Tam jest siła. Tam jest namaszczenie. Tam jest zmiana życia. Kiedy na zeszłej konferencji zrobiliśmy uwielbienia 5 godzin, to pastor Kennedy z Kenii od tego momentu co zrobił? Wzbudził u siebie w kościele poranną modlitwę. To jest namaszczenie, które mu usłużyło. Ale zależało nam na tej konferencji. Uwielbialiśmy 5 godzin Boga. Uwielbialiśmy 5 godzin Boga. Zapłaciliśmy cenę. Zapłaciliśmy cenę. A Ty dzisiaj jesteś gotowy zapłacić cenę? Czy boisz się na uwielbieniu, że się spocisz i będziesz miał białą plamę na czarnej koszulce? To są wielokrotnie problemy. To są wielokrotnie przeszkody.